oglądać naprawdę ciekawa walka, dwa style różne od siebie, ale które wydaje mi się, że w ringu stworzą fajne, bardzo fajne widowisko, tak? Myślę, że w ringu to będzie spotkanie się dwóch różnych styli, które w połączeniu dadzą super widowisko, tak? Ja będę dążył, żeby być blisko rywala. Rywal wydaje mi się, że będzie chciał mnie utrzymywać raczej z daleka. I teraz kto tego dłużej wytrzyma, kto swoje zrealizuje, to zwycięży w tej walce, tak? Także warto tą walkę obejrzeć, bo ja dam z siebie naprawdę wszystko albo i nawet więcej. W każdej mojej walce wcześniejszej zawsze to było widać i każdy, kto mnie zna, to wie, że taki jestem. Nie zmienię tego raczej. To jest ostatnia rzecz, jaką bym mógł zrobić, czyli się gdzieś poddać podczas walki, w czasie walki, czy w jakikolwiek sposób. Nie ma takiej opcji po prostu. I przed nami pojedynek z kategorii półciężkiej boksu zawodowego. Do narożnika niebieskiego zapraszam teraz pięściarza, który ma do tej pory dwie zawodowe walki, obie kończone triumfami. Przed Państwem Radosław Hojnowski! Radosław Hojnowski! Jego rywalem w tej walce będzie walczący z narożnika czerwonego. Zawodnik, który ma na swoim koncie jedną zawodową walkę i jedną wygraną. Przed Państwem Sebastian Rembecki! Sebastian Rembecki! Sędzią ringowej tej walki będzie pan... I przed nami kolejny pojedynek boksu zawodowego. Sebastian Rembecki i Radosław Hojnowski. To jest kategoria półciężka. Widzimy starszy o 8 lat Hojnowski. Obaj są niepokonani. Rembecki jedna walka, Hojnowski dwie potyczki. I to jest walka, na którą, powiem szczerze, ostrzę sobie apetyt, bo rozmawialiśmy wczoraj z jednym i z drugim. No Hojnowski mówi, że tutaj jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany, że te przygotowania były takie, że czuje pewność, przekonanie, że on dzisiaj Rembeckiego pokona, zrobi kolejny kroczek i będzie szukał jakichś dużych walk na krajowym podwórku. Przede wszystkim jest mega, mega zmotywowany, to jest bardzo ważne, bo on wie, że ma wiele, wiele ludzi koło siebie i również za sobą, którzy wspierają jego karierę. Będzie oczywiście dzisiaj bardzo trudne zadanie, gdyż Sebastian Rembecki to naprawdę dobry pięściarz, potrafiący boksować z dużym backgroundem amatorskim, bo prawie 110 pojedynków, z czego aż 90 wygrał, 25 przegrał. Wychowanek zresztą Władysława Ćwierza, tego samego, który wychował nam Artura Szpilkę chociażby. Natomiast Radosław Wojnowski gdzieś jest ogromnym pasjonatem, widać tą pasję. Ona troszeczkę nas tym zaraził, przyznam szczerze, wczoraj. Tak, na chwilę rozmowy i od razu człowiek wie, że ma do czynienia z facetem, który po prostu kocha boks, tak? On trenuje, on prowadzi sekcję Odry Opole. Tak, wspólnie z małżonką, tak, to niesamowita historia. Ale widzimy, agresywnie zaczął, widzimy, postara się skracać dystans, pracuje na korpus, nawet w półdystansie, w klinczu, przepraszam. O, dobry prawy nad lewą ręką, dał się zaskoczyć Sebastian. Kolejne przyspieszenie Chojnowskiego i pracuje na korpus również Rembecki. Teraz. No Rembecki tak naprawdę bił się z całą krajową czołówką w boksie olimpijskim. Tak. Z Bartoszem Gołębiewskim, z Mateuszem Goińskim, ze wszystkimi najlepszymi w kategorii 75 i 81 kg. No i widać taką swobodę właśnie, kiedy on bije ten lewy hak. Tak, ale widać też dużo respektu. Widać, że silno musi Radosław Hojnowski bić. Zasłonięty za podwójną gardą, ładnie teraz zablokował ten lewy sierpowy, ale też umiejętnie Sebastian strzelił z linii ciosu. Kolejny raz puszczając rywala w linę. No jeszcze dosłownie dwie godziny przed walką widziałem tutaj Radka Hojnowskiego, który gdzieś rozgrzewał się, oglądał ring, no i było widać taką swobodę. Mówił, zobaczycie, będę się tym boksem dzisiaj bawił, bo dla mnie to jest wielka frajda, że mogę wyjść i zaboksować z kimś takim jak Sebastian Rembecki. Pracuje Sebastian, widzimy, poprzez lewą rękę, stara się utrzymywać odpowiedni dystans, wie, że jednak dysponuje lepszymi warunkami fizycznymi, lepszym zasięgiem rąk i będzie unikał właśnie pół dystansu. Teraz mocno trafił prawym sierpowym Hojnowski.
No tak wpadł mu niemalże pod tę prawą rękę Rembecki. Musi na te momenty uważać. Już zresztą chyba pod lewym okiem zaczyna się pojawiać jakieś zaczerwienienie, opuchlizna u Rembeckiego. Ale sprytna sztuczka, prawda? Zamarkował zejście w lewą stronę, po czym odbił się i uciekł w prawą. Bardzo ładnie to wyglądało. To jest właśnie te doświadczenie amatorskie, które ma za sobą. I kolejny prawy Chojnowskiego. Jeżeli chodzi o te przyłożenia z prawej, mocniejszej ręki, no to Chojnowski na razie ma dość dużą swobodę, ale Rembecki odpowiada kombinacją lewy hak, lewy sierpowy. Cały czas w narożniku uwagi w stronę Rembecki, aby pracował jak najwięcej na korpus. Bezpośredni prawie prosty i również dochodzi cel. Na ten lewy sierpowy odchylił się ładnie Rembecki. Ale balansuje tułowiem cały czas Chojnowski. W narożniku Rembeckiego zresztą Jerzy Galara, trener między innymi Krzysztofa Twardowskiego. Pamiętamy, jaką Twardowski egzekucję wykonał na Krzysztofie Zimnochu. No a Rembecki od 10 roku życia trenuje, więc naprawdę w boksie sporo widział i powinien z tego doświadczenia właśnie śmiało tutaj korzystać. No mistrz Polski kadetów, dwukrotny brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw Polski. A bardzo ładny lewy sierpowy. Dobra kombinacja kończąca te pierwsze starcie. Oglądał walki, oglądał jakieś tam filmy treningowe i tak się boksu uczył. Miał też kontakt z Mariuszem Cendrowskim, pobierał nauki właśnie od Mariusza Cendrowskiego, którego oczywiście gorąco pozdrawiamy i trzymamy kciuki, by tę swoją najważniejszą walkę jak najszybszy o powrót do zdrowia wygrał. Tak. Też Chojnowski mówił, że przerwał na 3 lata ze względu na kontuzję swoje boksy. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich z jego klubu bokserskiego Odreo Pole, który sobie założył. Żyje tymi dzieciakami. Poświęcę mu naprawdę im bardzo dużo czasu. Ja lubię takich właśnie ludzi, którzy poświęcają się bezinteresownie dla innych. No ponad 100 dzieciaków zdaje się tam w Opolu. Nieprawdopodobna ilość, prawda? To pokazuje, że no nie brakuje chętnych do uprawiania boksu, tylko właśnie trzeba takich pasjonatów, którzy będą mogli gdzieś tych młodych ludzi, dziewczyny i chłopaków pokierować. Widzimy, rozluźnił się teraz obręcz barkową Rembecki, wyprowadzając takie luźne cztery ciosy. Wody zejście i prawy prosty. Tam pracuje przy lewym, tak, będzie szukał wątroby. Było widać, że chce zamarkować, a specjalnie potroił po 4-5 ciosów na górę poprzez lewą rękę, aby podnieść tą podwójną gardę i znaleźć sobie miejsce właśnie w ciosach na korpus. Na ten prawy już zablokował na podwójną gardę Radek. No, powinien wrócić Chojnowski do tych mocnych ciosów z prawej ręki, bo wydawało się, że tam jest naprawdę niezła precyzja. A teraz nieco więcej pola do popisu ma Sebastian Rembecki. Ale tym bardziej Piotr zauważy, że Chojnowski cały czas tak naprawdę chodzi mu na tą prawą rękę. Chodzi cały czas w lewo, na mocniejszą rękę Chojnowskiego. Och, krótki był ten prawy sierpowy, odchylił się na to Rembecki. No widać, że ma Rembecki pomysł na tę walkę i zaczyna umiejętnie z tej taktyki stosować pewne zachowania, no tak jak te nogi, no widzimy szybkie obejścia. Tak. Ale teraz też ten lewy sierpowy troszkę bez wiary był, gdyby miał tyle wiary, ile poprzednie, to myślę, że mógł mieć problem Rembecki. Ale też ma taką czutkę Rembecki, potrafi się odchylić. Ma, odchyla się na milimetry, bardzo ładnie, to jest właśnie to doświadczenie, widzimy, nawet zmienia płaszczyznę ciosów, które wyprowadza i ogląda góra, dół, dół, góra, bardzo ładnie. Teraz pięknie odchylił się na ten lewy sierpowy i od razu odpowiedział swoją kombinacją. No czuję na razie Chojnowskiego, wie kiedy będzie Radek uderzał, jak tych ciosów unikać. No, akcentuje teraz, widzimy Sebastian końcóweczkę dla siebie, no choć stara się tym lewym sierpowym. Radek robi co tylko może. Ring wolny, runda trzecia. Trzecie starcie pojedynku dwóch niepokonanych zawodników Radosława Chojnowskiego z Sebastianem Rembeckim.
troszeczkę ten prawy z dołu, to było dobre. Tylko wydłuż. Dobra kombinacja, teraz przyspieszył bardzo ładnie Sebastian. No przede wszystkim po pierwszej rundzie wyciągnął wniosek podstawowy, że z Chojnowskim nie ma sensu się bić, bo to jest płaszczyzna najniebezpieczniejsza Radosława Chojnowskiego właśnie i zaczyna raczej szukać takiego boksu z dystansu, z tą czujnością defensywną. A kiedy tylko Chojnowski znajduje się w bezpośrednim kontakcie, no to natychmiast uaktywnia te swoje pięści. No dobre zejście z linii ciosu lewym sierpowym i od razu widzimy ponowienie, choć zatrzymał prawą rękę Rembecki. No teraz uwaga obustronna sędziego Arkadiusza Małka i kombinacja ciosów z lewej ręki Rembeckiego, ale Chojnowski pokazuje, że nie ma absolutnie problemu, żaden z tych ciosów nie zranił go. Fajna sztuczka, to jest taki wydłużony prawie podbródkowy ze strony Sebastiana Rembeckiego, nie był na to gotowy w ogóle Chojnowski, teraz też znowu lewy sierpowy i korzysta z pracy nóg. Ładne dwa uniki rotacyjne i od razu odpowiada lewy na korpus i lewy sierpowy. Widzimy, ten balans to całkiem przyzwoity. Chciałem tylko nadmienić Państwu, że tak naprawdę Sebastian przygotował się w garażu, jak z nim rozmawiałem, przy rozgrzewce mojego syna, aż tu no, uwierzyć, no, ale to też człowiek z ogromną pasją. No to jest problem, z którym się w zasadzie niemal wszyscy tak, borykali, prawda? Pandemii, prawda? No, ciężko było o sparingi, o, nie można było w pewnym momencie iść na siłownię, więc to były takie chałupnicze troszeczkę metody przygotowań, przynajmniej do pewnego etapu. Dopiero tak naprawdę to wszystko zluzowało się w samej końcówce. No teraz chciał po przepuszczeniu znowu uderzyć tym prawym Rembecki. Próbujesz parować sobie. Drugi choć ciężko, bo już widzimy, że kondycja obu pięściarzy znacznie spadła, ale nie serce do walki. Myślę, że to może być taki element, w którym będzie szukał swojej szansy i nadziei Chojnowski, kiedy Rembecki troszeczkę już zacznie stawać na nogach, kiedy nie będzie taki swobodny, to może być ten moment Radosława Chojnowskiego, ale w tej trzeciej rundzie wydaje się, że też naprawdę niezłą robotę wykonuje Rembecki. No proszę, te przyspieszenia, prawda, to się fajnie naprawdę ogląda. Kolejny raz, no teraz zamarkował prawda. Dobra runda. Sparowa z Tomkiem Przyczerskim, tak? Ostatnia. Tak bym mówił. No i ostatnia runda tego pojedynku. Na pewno Radek żałuje, że w wyniku tych obostrzeń nie mogą przyjechać kibice, bo on zawsze ma za sobą grupę tak. Właśnie kibiców, też swoich podopiecznych z Odry Opole. Ach, podoba mi się ten lewy sierpowy z zejściem Sebastiana. Mimo małego ringu widzimy z łatwością i umiejętnie się porusza po nim. Zmienił pozycję przed momentem na majku, to teraz znowu normalną. Ale też nie zapomina o obronie, nawet w tych momentach właśnie przepuszczenia, w tych momentach kontry. On cały czas ma z tyłu głowy to, że gdzieś tam Chojnowski może go drapnąć, zwłaszcza z prawej ręki. Ach, pomyślał, że zaatakuje Radek. Chciał wydłużyć dystans i skontrować prawą ręką. Z wody, wciągnij na wodzie. Ach, mocny cios na korpus Sebastiana. No i teraz kolejna bardzo ładna kombinacja. Zejście z linii ciosu, od razu przejście do ataku. No w każdej rundzie Sebastian ma takie momenty, na które patrzy się z dużą przyjemnością. Jest takiego przebłysku, nie? Talenciaka. Po prostu, no. Bardzo ładnie widzimy. Odklejenie, dobra kombinacja na korpus i wyjście z ciosem na górę. Czyli w różnych płaszczyznach. Kolejny lewy sierpowy, bardzo ładny. To jest ten stały element programu też, ten lewy sierpowy właśnie, odejście od razu, czujność obronna. No muszą pracować nad tym, rzecz jasna, żeby tych takich fajerwerków było więcej w rundzie. A i teraz ciągnie po dole, no ale Radek Chojnowski, mówimy, twardy chłopak, nic się nie dzieje, nic go nie wzrusza. Tak, odporność z pewnością jest jego atutem.
ale chyba czuć i widać po stronie Radka Chojnowskiego taką bezradność właśnie, że tak. Nie wie do końca, jak się dobrać do tego Sebastiana. Pięściarz zawsze wygra z bokser zawsze wygra z puncherem tak naprawdę i jest takie powiedzenie w boksie przynajmniej. Oczywiście wypadki się zdarzają, jakiś szczęśliwy jeden cios, ale tutaj wydaje mi się, że będzie coraz ciężej, gdyż Radek sporo stracił na dynamice już i tak jak teraz te przyspieszenie Rembeckiego naprawdę wysokich lat. Widać w ogóle taką tendencję, że z rundy na rundę Rembecki czuje się coraz lepiej w ringu. To pewnie jest też pokłosie tego, że raptem jedna zawodowa walka, też dłuższa przerwa od boksu. Wcześniej przecież był przyzwyczajony do tego, że boksował regularnie na różnych zawodach i myślę, że jeżeli by podtrzymał taką regularność w swoim boksie, to naprawdę możemy go oglądać w ciekawych potyczkach na krajowym podwórku. Pierwsze moje skojarzenie, jest tu obecny Kamil Bednarek i taka walka Rembecki-Bednarek, to też byłaby naprawdę niezła, myślę, sztuka bokserska. No oczywiście, tylko trzeba było Sebastianowi tak naprawdę zapewnić odpowiednie warunki do przygotowań, bo sobie nie wyobrażam, że do takiej walki z Bednarkiem, który naprawdę dzisiaj oglądałem jego tarczę, jest świetnie przygotowany, kapitalnie. No, przy takim przygotowaniu będzie ciężko ustawić mu warunki na miarę talentu, który z pewnością Rembecki posiada. Zresztą Piotrek Wilczewski tutaj z bliska obserwował właśnie pojedynek Rembeckiego z Chojnowskim. Duże brawa na pewno dla Sebastiana, tak. Bo początek był jeszcze takim znakiem zapytania, ale od drugiej rundy złapał już dobre tempo i myślę, że trener Jerzy Galara może być zadowolony. A Radek, no też czapki z głów, twardy chłopak, który wyszedł tutaj, żeby dać z siebie wszystko. To mu się udało, ale nie udało mu się no, na dłuższą metę zagrozić Sebastianowi Rembeckiemu. Pierwszy z sędziów. Paweł Cardini, 38-38. Nie, no tutaj jest małe nieporozumienie. Włodzimierz Kromka, 40-36. Pan Cardini przysnął chyba do tego pojedynku. Podobnie sędzia Robert Gortat, także 40-36. 2-0. Wygrywa w tej walce Sebastian Rembecki! 2-0, no ale ta punktacja 38-38 co najmniej zastanawiająca, bo ja brałem jeszcze pod uwagę 39-37, jedną rundę dla Chojnowskiego, to pierwszą rundę, ale dwóch rund, no szczerze mówiąc, bym się tutaj nie dopatrzył.